Boczarska tkwiła w związku, który musiał się rozpaść. Karolak wtedy zdradził ją z Wiolą. Związek Tomasza Karolaka z Magdaleną Boczarską przez kilka sezonów rozgrzewał do czerwoności plotkarskie media. O aktorskiej parze pisano, że rozchodzi się i schodzi co najmniej raz na kwartał. Faktem jest, że Magda swoje wycierpiała przez Karolaka, ale gotowa była wiele mu wybaczyć, byle tylko spełnił daną jej obietnicę, że się z nią ożeni. Wybaczyła mu nawet zdradę, w wyniku której został ojcem. Magdalena Boczarska była jeszcze studentką szkoły teatralnej w Krakowie, gdy w 2000 roku związała się z Tomaszem Karolakiem, który mury krakowskiej uczelni opuścił, kiedy ona dopiero zaczynała studia. To, w jakich okolicznościach połączyło ich uczucie, do dziś pozostaje ich tajemnicą. Nie ulega jednak wątpliwości, że zakochali się w sobie do szaleństwa. Tomasz Karolak był związany z Magdą, gdy Wiola zaszła z nim w ciążę. Związek Magdy i Tomasza obfitował w konflikty, bo aktor nie potrafił oprzeć się kobiecym wdziękom, a aktorka doskonale wiedziała, że zdarzają mu się skoki w bok. Boczarska przymykała oko na to, że jej narzeczony flirtuje z innymi kobietami, bo była pewna, że to ją kocha ponad wszystko. Dopiero kiedy w życiu Karolaka pojawiła się modelka Wiola Kołakowska, zrozumiała, że może stracić go na dobre. Łudziła się jednak, że jej partner tylko zauroczył się modelką i że to zauroczenie szybko minie. I tak też się stało. Tyle, że okazało się, iż Violetta spodziewa się dziecka. Karolak kocha Boczarską, ale dziecko będzie miał z Kołakowską, grzmiały tabloidy, gdy wyszło na jaw, że popularny aktor zaplątał się w uczuciowe sidła. Zanim Tomasz dowiedział się, że zostanie tatą, zdążył rzucić Wiolę i wrócić do Magdy. Wiadomość o ciąży, której był sprawcą, spadła na niego jak grom z jasnego nieba. Postanowił jednak wziąć pełną odpowiedzialność za dziecko, które nosiła pod sercem panna Kołakowska. Miał tylko jeden problem, jak powiedzieć o tym Magdzie. Tomasz Karolak, Boczarska nie mogła dłużej czekać. Pokazała mu drzwi. Magdalena Boczarska, na szczęście dla Tomasza, wciąż była w nim zakochana. Aktor zrozumiał, że nigdy nie przestał kochać Magdy i że to właśnie ona jest kobietą, u boku której chciałby zbudować swoją przyszłość. Zrobię wszystko, by ratować nasz związek, ale zdaję sobie sprawę, że nie będzie to łatwe, powiedział w rozmowie z Twoim Imperium. Magda to dziewczyna dla Tomka, a Tomek to chłopak dla Magdy, ogłosił na łamach tygodnika anonimowy znajomy aktorskiej pary, gdy wyszło na jaw, że Boczarska i Karolak dali sobie jeszcze jedną szansę. Tymczasem Wiola urodziła Lenę i postawiła sobie za punkt honoru odzyskać Tomasza, który okazał się kochającym, troskliwym tatą i często odwiedzał córkę. Czasami czuję się jak we wspólnocie rodzinnej, która chce się sobą nacieszyć, dać szansę losowi. Ale potem wracamy i każdy ma swoje życie, żaliła się Kołakowska na łamach Wiwy. Magdalena Boczarska jeszcze przez kilka miesięcy tkwiła w związku, który po prostu musiał się rozpaść. W końcu, nie chcąc być dłużej zwodzoną, pokazała Tomkowi drzwi. Dziś aktorka jest szczęśliwa, idzie przez życie u boku Mateusza Banasiuka,
z którym ma 7-letniego syna Henryka. Tomasz Karolak nadal żyje w wolnym związku z emerytowaną modelką Violettą Kołakowską. W 2013 roku powitali na świcie Leona. Wydaje się, że są ze sobą szczęśliwi. Tomasz Karolak przeprosił wszystkie swoje byłe narzeczone. Dopiero wiele lat po rozstaniu Karolak przyznał w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim, że oświadczył się Magdzie i nie tylko jej, po czym niespodziewanie przeprosił wszystkie byłe narzeczone, że zostawił je na lodzie. Niedługo potem gościnią podcastu Wojewódzki Kędzierski była Boczarska. Na pytanie, czy słyszała przeprosiny swojego ex, stwierdziła, słyszałam. Ale nie ma za co.